Cześć kochani, dzień dobry, witam was serdecznie na kolejnym filmie. I dzisiaj to nie jest film roślinny, anturiowy czy jakiś inny. Dzisiaj po prostu sobie, słuchajcie, spaceruję po lesie. A jestem jeszcze przed wyprawą do ogrodniczego poszukać czerwonych agleonem. No i tak dostałem powiadomienie właśnie, że ktoś napisał komentarz dotyczący jakiegoś tam tematu, na temat ludzi. W tym sensie, że nie każdy jest odpowiedzialny za siebie, za swoje życie, za swoje przeżycia. No i tak sobie teraz, słuchajcie, rozmyślałem sobie na ten temat właśnie. I tak się zastanawiałem, w sumie mieszkam w Niemczech 23 lata. Jakby wyglądało moje życie, gdybym został w Polsce? Gdybym pochodził z takiej, wiecie, prawdziwej, pełnej rodziny? Gdybym miał ojca? Mój ojciec zmarł w styczniu tego roku. Chorował. Ja o niczym nie wiedziałem, bo my nie mieliśmy w ogóle żadnego kontaktu. Dowiedziałem się dopiero jak zmarł, napisała siostra. W sumie widzieliśmy się tylko raz. Z tego czasu, kiedy ja jeszcze pamiętam, bo ja wiem, że kiedyś tam odwiedzał nas mnie. I widziałem go tylko raz, to było w 2003 roku, ale wyobraźcie sobie, że jedziecie poznać swojego ojca i co macie mu powiedzieć? Co macie mu opowiedzieć? Co macie go zapytać? No bo w końcu po takim długim czasie, po całkowitym braku kontaktu, nie ma o co zapytać. Słuchajcie, i wtedy pamiętam, że nie miałem jeszcze wtedy prawa jazdy, ale to był ten rok, w którym prawo jazdy zrobiłem. To był może marzec, kwiecień, a ja pojechałem tam, to był właśnie marzec, kwiecień, pojechałem tam w marcu albo w kwietniu, a ja robiłem w listopadzie prawo jazdy dopiero. Znaczy zacząłem we wrześniu, a skończyłem w listopadzie. No i pojechaliśmy tam z kierowcą i ze znajomą, no bo wiecie, w grupie raźniej. Kiedyś było też tak, że ja potrzebowałem zawsze kogoś do towarzystwa, żeby, nie wiem, może odciągnąć od siebie uwagę innych, albo żeby czuć się może bezpiecznie, czy coś w tym stylu. No i pojechaliśmy tam, słuchajcie, poznałem dwóch braci. Poznałem żonę. Żonę w sumie znałem wcześniej, bo ją poznałem w 2001 roku. Jakoś tak przypadkiem. No i poznałem ojca. Wiecie, ja tam nie czułem w ogóle do niego żadnej sympatii ani niczego. No to w sumie dla mnie to byli obcy ludzie. No i wiecie, te wpadnięcie w ramiona i w ogóle dziwna sytuacja. No i siedzieliśmy tam, piliśmy kawę. Skończyło się na tym, że postanowiliśmy, że będziemy tą relację w jakiś sposób bardziej budować, lepiej budować. Zaczniemy ją w ogóle budować. Tak w takim sensie, że wiecie, ten grunt został położony, zbudowany i teraz można po prostu, wiecie, to wszystko bardziej rozwijać. No ale niestety nie było tak. Stety albo niestety. Oni już do mnie więcej się nie odezwali. Nie pisali. Ja też nie. W sumie taka dziwna sytuacja, bo w ten dzień, co miałem wrócić z Niemiec, żona mojego ojca zadzwoniła do mojej babci i spytała się, kiedy Damian wróci. Tak jakby ona wiedziała wcześniej, że ja
nie wiem, w ten dzień może, czy w następny, czy dzień wcześniej przyjadę. I tak jakby, nie wiem, no wiecie, chcieli ten kontakt po prostu, wiecie, nawiązać w tym momencie. No i to było jeszcze tak, że oni, przyjechałem w czwartek, oni, umówiliśmy się, że oni przyjadą w sobotę. No ja się przygotowałem. Przygotowałem się, wiecie, to był dla mnie też ogromny stres. Bo ojca nie znając, miałem go poznać. Wiadomo, stres. No i oni nie przyjechali. Nie zadzwonili. Nie dali w ogóle, wiecie, żadnej informacji, że ich nie będzie. Dopiero zadzwoniła ta żona na drugi dzień, że się rozchorowali i nie mogli przyjechać. A ja, głupi, czekałem. I powiedzmy, że żeśmy się umówili na 14 albo 15, oni nie przyjechali. I wiecie, z każdą minutą, z każdą godziną, z każdym kwadransem to oczekiwanie było coraz bardziej to do zniesienia. A ja jestem taki, ja mam tak, że jak ja się na przykład mocno zdenerwuję albo coś mnie przerazi, nie może zaskoczyć, ale przerazi. To ja dostaję nie że jakieś paniki czy czegoś, ja strasznie wtedy takiego dostaję, wiecie, strzała. I czasami nie umiem sobie z tym poradzić, z takim stresem, z takim uderzeniem. No i na drugi dzień, albo może jeszcze po kilku godzinach, a to wszystko powoli, wiecie, usiądzie i minie, odreaguję to, ale się zmęczyłem w ten sposób, że strasznie jestem zmęczony po tym wszystkim. No ale to mniejsza z tym, to już wiecie, to też tak mam niekiedy, że jak na przykład to było tak, że jak w 2018 miałem wypadek na autostradzie, skasowałem samochód i to nie było z mojej winy, to ten szok, który ja przeżyłem, dopiero na drugi czy na trzeci dzień ze mnie wyszedł. W tym sensie, że ja byłem, po prostu byłem nie do życia. Ja byłem taki, jakbym się obudził, wstał z łóżka i nie mógł do siebie, wiecie, dojść. Nie mogłem się po prostu obudzić. I to tak mam, takie coś mam zawsze. Przy okazji puchnie mi cała gęba. Tragedia. Jak mam stres, to mi puchnie gęba, nie wiem, skąd to się bierze. No i słuchajcie, oni nie przyjechali. Byłem lekko rozczarowany nie tym, że oni nie przyjechali, tylko tym, że nie dali w ogóle żadnego, wiecie, żadnej informacji, że nie przyjadą, a ja po prostu sobie czekałem. Denerwowałem się. Stres. Oczywiście. No ale zadzwonili na drugi dzień, na trzeci. Czy na zajutrz, to ja się pamiętam, bo to było też dawno temu. No i żeby do nich przyjechać. To mówię, dobra, to przyjadę. No i pojechaliśmy tam, jak mam wam mówiłem na początku. Wiecie, uściski i w ogóle to wszystko. Obcy ludzie dla mnie w sumie. Trochę byłem zafascynowany w ogóle, wiecie, tym, że ja miałem ojca, że go poznałem, tylko tym, że mam jeszcze, wiecie, braci. I na początku już tak było, że wiedziałem po prostu, że nie miałem, wiecie, co do garka włożyć, że bieda i w ogóle. No i chciałem im pomóc. No i chciałem, wiecie, zasponsorować im wyprawkę do szkoły tym dzieciom. Trochę pomóc tak, żeby, wiecie, tych rodziców. Bo są, wiecie, no jak w tym komentarzu napisane jest, nie wszyscy są za swój byt czy niebyt odpowiedzialni. Dlatego postanowiłem, że im pomogę, że im zasponsoruję tą, wiecie, tą wyprawkę do szkoły, to i tamto. No, oni mieli przyjechać znowu za tydzień po tych moich odwiedzinach u nich, ale nie przyjechali. I słuchajcie, sytuacja się rozeszła po kościach. Ojciec zmarł w styczniu. Tej ciotce, która mnie poinformowała o tym wszystkim,
Poprosiłem ją, żeby wiecie, bo ja chciałem w jakiś sposób też naznaczyć swoją obecność, chociaż nie obecność taką, wiecie, na miejscu, z miejsca, ale że też myślę i że wzięło mnie to w sumie też, wiecie, trochę mnie to zabolało w tym sensie, że dowiedziałem się, że miał raka żołądka i nie wiem, raka płuc czy coś takiego, że tam było już wszystko, wiecie, zmasakrowane, no i to mnie też tak troszeczkę przeraziło w tym sensie, że ja też mogę tego raka dostać, a ja mam problemy, wiecie, z żyłami, ja już miałem zakrzepicę, wychodzą mi po prostu, wiecie, żyły na nogach i już miałem też jakieś tam lekarstwo na rozrzedzenie krwi w ogóle. No i słuchajcie, zamówiłem przez tą właśnie siostrę wieniec bez żadnego podpisu, bez niczego. To miałoby być, może miały być, może były, bo nie wiem, bo mi też żadnego zdjęcia nie wysłał. Nie poinformował mnie, czy to było, czy nie było. Wieniec białych róż. Tak, żebym ja dla swojego spokoju, dla własnej duszy po prostu się pożegnał, żebym może nie, wiecie, oddał hołd, ale po prostu w jakiś sposób zaznaczył to, że to był mój ojciec i w sumie kiedy teraz jestem już, wiecie, już ponad 20 lat, jestem już pełnoletni, no to w sumie mogłem też ten kontakt jakoś zacząć odbudowywać albo coś, albo wiecie, no ale no tak się złożyło, że wiecie, z obcymi ludźmi, nawet jak wiecie, że to jest twój, wasz ojciec, czy nie wiadomo kto, jak was nie ciągnie, to was nie ciągnie. No ale chciałem po prostu jeszcze zaznaczyć, że w tym czasie, kiedy jeszcze byłem dzieckiem, że kiedy byłem jeszcze niepełnoletni w ogóle, że mu wybaczam po prostu, że mnie olał. I białe róże w tym kolorze właśnie, żeby one dla mnie, może i dla niego, świadczyło o tym, że ja mu wybaczam, że mamy po prostu czystą kartkę. Nie ma go, nie było go i nie ma. I sprawa jest, słuchajcie, w ten sposób dla mnie zakończona. No i tak sobie myślę teraz, co by było, co by było ze mną, z nami, gdybym, wiecie, gdyby ta rodzina się utrzymała, młoda, świeża, wtedy, w tamtym czasie. Co by było, gdybym mieszkał w Polsce? Gdzie bym wylądował? Wiecie, o co chodzi? Czy bym jeszcze żył, czy bym nie żył? No bo to różnie bywa, prawda? Można dzisiaj jeszcze jeździć samochodem, a jutro możemy, już może nas nie być. I to takie jest, wiecie, a takie jest dziwne, głupie myślenie niekiedy. No ale właśnie ten komentarz mnie tak mnie troszeczkę skłonił, mnie słuchajcie, do myślenia. I zanim właśnie jadę po słuchać moich nowych roślin, to postanowiłem, że się tutaj przejdę po lesie. I no chciałem się z wami, słuchajcie, podzielić. Z tego względu, że dla jednych możecie być tylko widzmi. Coś tam szło. A ja was widzę po prostu, wiecie co, jak moich ludzi. Ja widzę was jak przyjaciół. Dlatego niekiedy tak bardzo irytuję się na niektóre komentarze. No bo jeżeli ktoś pisze przez 2 lata jakieś, wiecie, miłe rzeczy. Ja rozumiem, że można przecież też napisać jakąś tam krytykę. I tylko żeby była, wiecie, ta krytyka jakaś destruktywna i w ogóle, oczywiście ja wszystko przyjmuję do wiadomości, ale jeżeli ktoś, wiecie, pisze wam przez jakiś długi okres, że jest fajnie, że fajne kwiatki, że to, że tamto, a na przykład i napisze wam komentarz wiecie, następny, że wyżej masz jak srasz, coś w tym stylu, i takie teksty, no to wtedy wiecie co, czuję się, tak jakby mnie ktoś oszukał, czuję się jakby no nie wiem jak to się czuje, czuję się jakby mnie ktoś po prostu, wiecie, zdradził, w tym sensie, że ja daję wszystko,
A no na pewno wiadomo, że nie wszyscy biorą to na serio i nie biorą to wszystko do siebie, a ktoś mi w taki sposób potem mi ubliży, no bo ja staram się nikomu nie ubliżać, nie staram się, ja po prostu, wiecie co, ja wam coś powiem. Ja tu nie chcę jakiejś, nie wiadomo czegoś, kogoś, ani niczego za coś tutaj, słuchajcie, w jakiś sposób obwiniać czy coś, ale ja po prostu wychodzę z założenia. Ja się nastawiłem na to, ja się tak przestawiłem, że ja nie chcę w ogóle z nikim żadnych mieć zatargów. Ja chcę mieć czystą kartkę ze wszystkimi. Ja chcę mieć po prostu swój spokój. Ja żyję w swoim świecie, ja mam swoje zwierzęta, mam swoją pracę, mam swoje mieszkanie. Mnie nie interesuje w ogóle nic. Interesuję się tylko oczywiście, wiecie, trochę polityką, zwierzętami, naturą. Interesuję się muzyką, trochę też modą, chociaż nie męską modą, tylko modą. Mam takie, wiecie, zainteresowania, które mnie absorbują. Ja nawet, wiecie co, jak gdzieś pojadę i ktoś mnie jeszcze czegoś wypytuje i to już mnie to wkurwia po prostu, że ja jadę i ktoś nie rozmawia ze mną na mój temat, czy co słychać, czy coś. Oczywiście co słychać, tak, ale potem przychodzi na jakiś inny temat i wypytuje się o coś, albo wiecie, robi wywiad i to mnie bardzo irytuje. I takie już były też sytuacje, że powiedziałem po prostu, ja zaraz biorę klucz i wracam, bo ja nie mam chęć tutaj na żadne jakieś tam dyskusje o kimś. Rozumiem, wiecie, o co mi chodzi. Ja po prostu wytarłem się z tego powiedzmy schematu. Ja nie chcę, ja mam tyle, wiecie co, na głowie. Po pierwsze, to jest personel, którego ciągle brakuje, a jak jest, to często jest też nieodpowiedni, no bo wiadomo, że wszyscy chcą pracować, ale niektórzy ludzie nie są po prostu do tej pracy w żaden sposób zdolni, czy w jakiś sposób odpowiedni, ale pracują. To kosztuje oczywiście nerwy. Wiadomo jak jest, no przecież wiadomo, przecież wszyscy pracowaliście, wiecie o co chodzi i w ogóle, nie? Dlatego ja mam po uszy swoich rzeczy i naprawdę nie wiem, czy ja z tego wyrosłem, czy mi się coś tutaj jakoś przełożyło w głowie, czy coś, ale mnie to w ogóle nie bawi, nie daje mi żadnej satysfakcji, ani w ogóle nic. Ja życzę wszystkim jak najlepiej, ja się tutaj też nie chcę, słuchajcie, w jakiś sposób jakoś tak, nie wiem, no wybielić czy coś, bo wiadomo, że każdy ma coś za paznokciami, ale naprawdę, ja nie mam ochoty, jak ktoś tam mi coś tam powie coś, że ktoś na mnie jakieś psy wiesza, czy coś, czy no, ojej, to mi to w ogóle nie interesuje, bo to nie świadczy o mnie, tylko świadczy o tej osobie, która to robi. A ta, co w ogóle już powiela, to już w ogóle już jest tragedia. No powiedzcie, czy nie mam racji? Dobrze, mam nadzieję, że taki luźny odcinek, taki odcinek bardzo osobisty w sumie, ale mam taką potrzebę z wami po prostu, wiecie co, nie tylko na takie tematy, wiecie, roślinne i w ogóle zwierzęce, tylko chciałbym niekiedy wyrzucić z siebie coś, żebyście w ogóle, żebyście wiedzieli, żebyście zrozumieli mnie do końca, żebyście może, wiecie, poznali ten grunt, niektórej sytuacji, czy mojego zachowania, czy czegoś. No wiecie, może niekiedy też po prostu przesadzam i przeginam, no ale wiadomo, no jestem troszeczkę może infantylny, jestem na pewno infantylny, no ale żyję, funkcjonuję. Jak ktoś mi pisze na przykład, że straciłem, jak to się mówi, z rzeczywistością, no teraz wam nie powiem co, kontakt z rzeczywistością, no to przez te kilkadziesiąt czy kilkanaście minut filmu, nie wiedząc w ogóle absolutnie nic, co jest w moim życiu, jakie tematy mnie absorbują, co się w ogóle dzieje, no to wiecie co, ciężko jest na kimś położyć krzyżyk i napisać, że stracił kontakt z rzeczywistością. No bo słuchajcie, to co się ogląda na filmach, no to jest tylko ułamek tego, co jest w życiu prywatnym. Ja nie udaję, ja nie gram,
ja nie robię z siebie nie wiadomo czego, a jak powiem, że jestem najlepszy albo coś, to jest czysta ironia, no bo ja wiem, że jest jeszcze 1000 lepszych ode mnie. Ale przecież kto mi zabroni powiedzieć raz na jakiś czas, zaśmiać się z siebie, ze mnie, że jestem najlepszy? No powiedzcie. Dla żartu. A niektóre ludzie to tak to biorą na serio, że normalnie to jest szok. Są osoby, które w czymś są lepsze i są osoby, które są w czymś gorsze. Akurat tutaj z moimi roślinami, z tymi wszystkimi innymi rzeczami idzie mi, wiedzie mi, się, słuchajcie, jest spoko. I powiem wam, że jak coś mnie, jakiegoś widzę liścia młodego u jakiegoś anturia za kilkaset euro, że coś tam się z nim nie dzieje, że coś się z nim dzieje, to normalnie wiecie co, mi się odechciewa wszystkiego. Naprawdę. Taki mam jakiś dziwny charakter, że odechciewa mi się i tracę całą tą mobilizację na chwilę oczywiście i zainteresowanie, ale za chwilę potem, za chwilę już jest dobrze. Myślę, trudno, będzie nowy, będzie może ładniejszy. Ja staram się, jak mam chęć, robić wszystko, wiecie, jak najlepiej. W tym sensie, że na przykład jak dla roślin, to staram się tworzyć jak najlepsze warunki. Staram się może nie te warunki, wiecie, w jaki sposób odgrywać tak, żeby one były jak w dżungli, ale staram się to po prostu, wiecie, przybliżyć. Nie wiem. Jeżeli macie chęć na takie odcinki w międzyczasie, takie osobiste, to jest jeszcze dużo do powiedzenia, a ja chcę, żebyście mnie znali. Ja chcę mieć wokół siebie szczerych, prawdziwych ludzi. Nie chcę mieć, wiecie, takich, którzy tylko mi mydlą oczy. Ja chcę mieć po prostu prawdziwych przyjaciół koło siebie. Mam nadzieję, że mi wybaczycie ten odcinek i te kursowanie tutaj w koło, ale wydaje mi się, że taki temat, który dzisiaj podjąłem, to jest również ważny. Dużo jest takich tematów w sumie. Ja staram się na każdy temat mieć swoje własne zdanie i nie jestem taki, żeby ktoś na mnie wywarł szybko jakieś, wiecie, mnie zmanipulował albo coś. Tak się może wydawać, że jestem naiwny i w ogóle i głupi czy coś, ale tak nie jest. To są, wiecie, czasami trzeba grać głupka, nie? W życiu oczywiście grać głupka, żeby się albo się obronić, albo po prostu, żeby ktoś mu się znudziło i przestał manipulować. Wiecie, o co chodzi. Dziękuję wam serdecznie. Życzę wam wszystkiego dobrego. Dajcie łapkę w górę i komentarz, a może subskrypcję, jeżeli ktoś pierwszy raz oglądał taki film. No i chciałbym naprawdę nie tylko roślinnie, ale też tak osobiście. Dziękuję. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa, pa.